czy w sprawach różnych mieszkańcy będą mogli zadawać pytania? Oczywiście będą mogli zadawać pytania. Pan mecenas też to potwierdził. Ale kto będzie o tym decydował, czy mogą, czy nie? Nie. Przewodniczący. Przewodniczący, tak? Prowadził sesję i udzielał głosu. Może udzielić głosu, bądź nie udzielić głosu. Przechodzimy do punktu 13. Interpelacje i zapytania mieszkańców. A pan mecenas... co? Proszę bardzo. Nie jest mieszkańcem. I proszę tak zwięźle, krótko pytania. Proszę bardzo o precyzyjne pytania. Ale to są interpelacje i zapytania, tak było punkt obrad. Interpelacje proszę złożyć na piśmie albo... Tak, więc mógłby pan mi umożliwić zadawanie pytań? Tak, oczywiście, proszę zadawać pytania. Wszystkie pytania? Na tą chwilę tak. Proszę zadawać wszystkie pytania, bo po prostu później już nie ma powrotu. Także proszę zadawać pytania, bo nie udzielę panu głosu. Ma pan szansę, proszę zadawać pytania. Przewodniczący prowadzi obrady i przewodniczący udziela głosu. Panie Marcinie, tylko od razu na wstępie. Proszę o zadanie wszystkich pytań, żeby nie było 10 wchodzenia i wychodzenia. Konkretne pytania, panie Marcinie. Proszę państwa, proszę o spokój. Proszę o konkretne pytanie. Panie Adamie, konkretne pytanie. Ale tylko konkretne, bez żadnego rozwijania się. Proszę bardzo. Takie zapisy i możliwości. Panie Marcinie, jeżeli w tej konkretnie. Chwili będzie dzisiaj wszystko należało do decyzji pana przewodniczącego, to rozumiem, że docelowo ma nie być pytań. Ale ja chcę po prostu... Ale tu konkretne pytanie. To nie są konkretne, chcę po prostu... To nie, to dziękujemy, to są pytania. Dzisiaj to... nie ma żadnego celu w tym, żeby pani cokolwiek mówiła. Teraz są pytania. No ale ja tylko szybko interpelacje proszę już. Na piśmie złożyć. Proszę. Dlaczego nie chcę proszę, mnie proszę do głosu? Konkretne pytania. A nie opowiadanie, bo będziemy tu siedzieć 2 godziny. Panie Marcinie, czy coś nowego, czy pan wraca do tematu innego? Jeżeli coś nowego, to proszę bardzo, tylko pytanie konkretne. Wolne wnioski, Marcinie, informacje. Pytanie. Informacje. Pytanie. To nie są pytania, wolne wnioski, informacje. Ale proszę. I mam wolny wniosek w tym momencie. Zróbmy... Radni... Panie przewodniczący, proszę mnie nie przerywać. Ale mogę panu przerwać, kiedy będę chciał. Zamykam 6. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję.